Szanowni Państwo, ja słyszałem ostatnio takie stwierdzenie, że podobno 7 na 10 Polaków żyje w stresie, a reszta w Londynie. No cóż, a co będzie, jak już wszyscy wyjadą? Ile razy mam ci powtarzać? Chodź tu do mnie! Do nogi! No prawie wszyscy. Tyle lat treningu i ty nic nie rozumiesz! No już u pana tak leży. Spokojnie u pana, tak. Już dobrze, tak. W los! Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, bo chyba zepsułem panu klamkę. Wiem. Miałem ją kiedyś naprawić, ale mam tyle na głowie. Cały czas zrobiony jestem i jakoś tak nie mam czasu, no. Przepraszam, czy pan Mierzejewski? A to zależy, kto pyta. Jan Kolczyk, firma Kolczyk Travels Polska. W takim wypadku bardzo mi miło, Andrzej Mierzejewski, po prostu Polska. Może pan sobie spocznie. Janku, z czym przybywasz? Czy pan przypadkiem nie szuka pracy? Może i poszukuję. Widzi pan, to się świetnie składa, bo chciałbym pana zatrudnić. Poszukujemy ludzi młodych, ambitnych, wykształconych. No, cały ja, panie! Cały ja! Tak, to może ja krótko o firmie, bo... Ale chwileczkę! Trochę kultury, Janek! Na początek umówmy się. Janek, ja mam to wszystko? Tak, tak. Po prostu mnie nie zależy. Mnie nie zależy. No, ale chciałem tylko przedstawić panu... Ty mnie musisz czymś zafascynować! Ej, no! Ja nie będę pracował byle prezesiny! Wiesz, co tu u mnie był? Zobacz, ile ja mam tu ciwów! A! Z MTV były! Prezentera szukały. Mówię, jakoś słabo się w tym czuję. Poza tym ja się nie znam na samochodach. A! Bill Gates był! A, to dopiero cudak. Ty wiesz, że on nawet polskiego nie umie? Takich jak ty, to ja mam tu na pęczki. Ty kombiny, ja nie Proszę wiem. Proszę pana, ja też mam CV. Gdyby był pan tak łaskaw... Zerknę. O. Co ja mam tu się dać? Co? Wykształcenie. Podstawówka? Liceum i Harvard? Z wyróżnieniem. Stary, wiesz, ile ten twój papier jest wart? Przyjrzyj się. I została ci tylko podstawówka! O, podstawówka! Kogo chcesz szukać? No ja bardzo pana przepraszam. Dobra, wybaczam. Dobra, co miałbym tam u ciebie robić? Jan. No, to zależy od pańskiego doświadczenia, bo wolne jest stanowisko... merchandisera. I supervisora. A pan był? A pan był? Kierowcą tira. Janek! Moja specjalność specjalizuje się w przewozach misu. Misu? Raz nawet miałem całego tiramisu. Pożartowali my?
To teraz, Janeczku, konkrety. O, konkrety. Nie. Proponuję panu na początek 10 tysięcy złotych miesięcznie. Co ty mi to pieniądze? Ja na zasiłku to mam o tak. I pamiętaj. Ja pamiętam. Panu? Panu no nie zależy, no. A mnie nie zależy. Nie zależy. No panu nie zależy. I co ci mogę obiecać, Janku? Tak. Dowiaduj się. Co? Jak to...